Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Prosiliście o więcej, znowu dziewiątek, ewentualnie ósemek, nie ma problemu. Od czasu do czasu lubię sobie pojeździć wyższymi tierami. Te 90 MS, trzy bitwy mam dla was. O, ten czołg jest, ja wiem, chyba najbardziej dużo graczy ciekawi, jak się nim jeździ. Cały czas jeździ nim się bardzo dobrze. Tutaj nic się nie zmienia, jest to już taki piękny wynalazek, który ma mobilność bardzo, bardzo zbliżoną do Leoparda. No, działo ma, nie ma zbliżone do niczego, bo po prostu jest bezkonkurencyjne. Tutaj czas przeładowania razem z ilością zadawanych obrażeń i penetracją jest po prostu bezkonkurencyjny. Dlatego fantastycznie się z niego strzela. Pancerz oczywiście pozostaje troszkę do życzenia, ale jeśli będziecie umiejętnie grać, to możecie tutaj na spokojnie uprzykrzać przeciwnikowi celowanie w nasze weak spoty. Tutaj kolejna fantastyczna zaleta to jest obrót wieży. W ogóle kadłuba również, ten czołg się fantastycznie szybko obraca. Dlatego zajechać go nie jest wcale łatwo. Dodatkowo tutaj oczywiście ilość pocisków, jakie mamy do dyspozycji, jest fantastyczna. No zobaczymy jak sobie będzie radził na dziesiątki. Mają być one całkiem mocne, tak mówią twórcy. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy będą faktycznie jakoś mega odstawać od dziewiątek, tak będą mocne. Chyba nie, podejrzewam, że będzie podobnie jak w WoCie, czyli że też będą naprawdę niezłe, ale w zależności od rodzaju maszyny na pewno będzie można je pokonać przez jakieś dziewiątki. Czas pokaże. A tutaj to w tej bitwie troszkę w tym momencie się poczułem mało pewnie, bo przeciwników naprawdę sporo. W dodatku są wszędzie i mogą dosyć łatwo mnie tutaj otoczyć, jakby chcieli. Jakoś się do tego za bardzo nie kwapili. No tutaj oczywiście jak mamy Leoparda 2, no to ta dolna blacha absolutnie dla nas nie stanowi żadnego problemu. Macie tutaj nawet arietkę, możemy próbować w dolną blachę przebić. Tutaj troszkę zabrakło szybkości skupienia. Fajnie, że tu mi ktoś podjechał trochę pomóc. Sytuacja tutaj wyglądała naprawdę nieciekawie. Wszędzie przeciwnicy wokół. W takiej sytuacji można czekać albo jak to, na to, że ktoś tutaj popełni błąd, albo starać się wyjeżdżać, tylko wyjazd może być naprawdę opłakany. To najgorzej, że mam, zobaczcie, teraz już praktycznie z każdej strony ktoś tutaj może stać. Postanowiłem troszkę z tej spróbować kogoś zajechać. W tym momencie to już wygląda mega, mega nieciekawie. Trzeba się było cofnąć tak, żeby mieć wszystkich
z przodu, a nie gdzieś po bokach poustawianych. Teraz można wykorzystać o taką zasłonę terenową, było jakby ktoś próbował strzelić, to już dolnej blachy by nie widział. No tutaj jeśli gramy tę 90, w ogóle wszystkimi z literką T, to dobrze jest to tą dolną blachę schować. Czy to z jakimś kamykiem, czy po prostu pochylić przy jakimś terenie. Chociaż z tym pochylaniem bywa różnie, potem często może zabraknąć możliwości podniesienia działa na taką wysokość, jaka jest potrzebna, więc z tym trzeba też uważać. No i tak to wyszło w punktach, w kasie i w obrażeniach. Dobra, następna bitwa. Tym razem mapka miejska. Na tej mapie, kurczę, te, zobaczcie, to było takie naprawdę przypadkowe. Wyskoczył mi. No te taranowanie powinno zostać zmienione, bo jest troszkę za bardzo uprzykrzające tutaj życie. Naprawdę często nikt nie chce nikogo staranować. Lekko się otrzy, już jakieś mega obrażenia wpadają. Nie wiem, czy to na dłuższą metę nie będzie bardziej frustrować niż dodawać realizmu, bo czy takie pancerne pojazdy tam jadąc 10-20, jak się trochę się pocierają, to już jakieś wielkie uszkodzenia. Zresztą jak to tam realnie jest, to mogą sprawdzić tylko żołnierze, którzy jeżdżą na takich pojazdach. No i przez przypadek właśnie zrobią taką małą obcierkę, ale raczej nie powinno tam większej krzywdy to dla czołgu to na pewno wyrządzić. Tutaj w tym miejscu dobrze jest właśnie, jak się zajedzie z dwóch stron przeciwnika, zepchnie na przykład i wtedy jest możliwość, już wtedy niszczymy tych, którzy tutaj są w środku. Więc tutaj z tej strony powinni albo ostro wyjeżdżać. Zobaczcie, tak stojąc nawet narażają się na to, że dostaną jakieś obrażenia. Tutaj Challenger 1 bokiem, jak widzicie, no, tej 90 MS może spokojnie przebić. To jest naprawdę czołg, którym się no, cudownie strzela. Bardzo przyjemny. Teraz nie obróciłem się, musiałem dostać w bok, a może w dół. Ten kolega tutaj ładnie wali. No ale to jest arietka, ona ma też bardzo dobrą penetrację, dlatego trzeba uważać na ten czołg. On też się ładnie wbija. Tutaj ten Leopard nie do końca chyba sobie zdaje sprawę, że tu właśnie ktoś może go zajechać od boku i ostrzelać. No tutaj chciałem trochę właśnie go posłaniać, ale przeciwnika nie ma. Myślałem, że wyjadą i będzie niebezpiecznie. Trochę tutaj się obawiałem właśnie tego, że będzie nieciekawie, więc stwierdziłem, że czas tutaj szybko. No właśnie, już tam wyjeżdżają, że czas szybko tutaj jechać i zniszczyć te siły, co tutaj są między nami. I wtedy byśmy mogli połączyć się tutaj z resztą naszych, którzy są oddaleni tam na A9, tą T80, żeby również ruszyć. No jak widzicie, teraz to już idzie bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tutaj teraz się odwróci bokiem na przykład. No ten weak spot jest też niezły, z takiego bliska można w niego w miarę fajnie trafić. No widzicie, teraz z dwóch stron możemy fajnie sobie ostrzeliwywać te pojazdy. Tutaj niestety poszło poniżej. Teraz już jest dosyć niebezpiecznie, bo już jestem na niecałe 500. To już jest na strzał dla części czołgów.
Widzicie, w ten dolny pancerz nie zawsze wchodzi. Ważne jest tutaj, żeby się nie zapominać, żeby się ruszać. On teraz tutaj przyjął na dolny, nie na dolny, tylko na ten dodatkowy pancerz. Jak widzicie, teraz strzelam w miejsce, w których już odpadł ten pancerz i można wtedy już bez problemu się przebić. Widzicie, czai się tutaj. Właściwie czaił. No i tak wzięte w kleszcze te czołgi dosyć mocno oberwały. No już tutaj na pierwszą linię tak bardzo się nie pcham, bo mogą mnie łatwo tutaj zniszczyć. Pamiętajcie, żeby tutaj starać się ten czas celowania i sam celownik zmniejszać jak najbardziej, jak się tylko da, bo na dalekie odległości to jest niezmiernie istotne. Zresztą na bliskie również, bo tak jak widzieliście, ten strzał tego leoparda w sam środek, tam gdzie bodajże kierowca siedzi, no również wymagał malutkiego celownika i dużej precyzji. Dlatego warto. Warto jest czasem istotniejsze w ogóle niż tam siła rażenia. Nawet w niektórych wypadkach po prostu warto iść tylko w to. Bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie precyzyjnie strzelać w te weak spoty. No i jak się potem okazuje, jest trudno zadawać obrażenia na trochę dalsze odległości. No chyba, że strzelacie z heków, ale to jest mało opłacalne, bo to są śmieszne obrażenia i też nie zawsze wchodzą, więc to jest raczej dla osób, które, chcą tylko zadawać obrażenia, tam ważne dla nich, że coś robią, nie muszą grać na najwyższym poziomie, to wtedy owszem, tam sporo tych heków mogą sobie wziąć i strzelać. Zawsze to lepiej trochę kogoś poharatać niż wcale. No i jeszcze jedną bitwę nagrałem, tak żeby było tego troszkę, bo dosyć krótkie były te starcia. Tak zwana szybka klepka się odbywała. Bo potrafią tutaj być niektóre bitwy takie naprawdę długie i emocjonujące, ale trafiają się jak wszystkie fajne, spektakularne bitwy niezmiernie rzadko, więc trzeba polować na takie smaczki. Pokazuję ekrany, bo cały czas chcecie wiedzieć, ile to zarabia, ile doświadczenia. Tak to wygląda. I ostatnia bitwa. I znowu zupełnie inna mapa. Po to, żeby właśnie było jakieś urozmaicenie. Na każdej mapie, wiadomo, gramy zupełnie inaczej. Na tej mapie często jest odpuszczana ta flanka, na którą jadę. Nie wiem czemu, bo zazwyczaj źle się to kończy, jak tutaj się przedrą czołgi. Jadą one bardzo szybko wtedy niszczyć naszą artylerię, jeśli takową posiadamy, ewentualnie tutaj też gdzieniegdzie lubią się porozstawiać niszczyciele i one też od razu szybko obrywają. No a potem jest zajście naszych sił, czy to od flanki, czy od tyłu, i się kończy gra. Więc odpuszczanie tej, każdej właściwie flanki jest w większości wypadków mało opłacalne. Można to oczywiście robić, ale pod pewnymi warunkami. No, główny warunek jest taki, że jeśli już nie zabezpieczamy sobie flanki, no to tą, którą jedziemy, to po prostu powinniśmy jechać jak spychacz. Cały czas na pełnej kicie wszystko gnieść, żeby po prostu zaskoczyć przeciwnika.
tak jak ja tutaj tego pana od boku elegancko, zawsze warto tak zajeżdżać. Nie zawsze się udaje, ale... Ale widzicie, od razu bardzo szybko jakiś czołg żegna się tutaj z grom i można kontynuować natarcie. Tutaj oczywiście ta pozycja, w której stałem, jest ryzykowna, bo jeśli ktoś konkretny tutaj stanie tam na środku mapy, no to może sobie w nas konkretnie łupać. Tutaj cały czas ktoś mi zajeżdża drogę, nie mogłem czysto strzelać w tego pana. Tutaj jakbym pojechał dalej, to on mi się będzie pokazywać. Ja mu się będę pokazywać bokiem i to też jest mało ciekawe. No tutaj oczywiście wchodzi za częściowe obrażenia pomniejszone, ale zawsze wchodzi. No tutaj dziwię się, że nikt tam z naszych go nie zajeżdżał od boku. Już tutaj stwierdziłem, że jadę. Najwyżej dostanę jedną pestkę. Jestem cały, więc mogę przyjąć. Tak chciałem objechać i ewentualnie poświecić kogoś, kto nas tam sobie oszczeliwuje. No właśnie, tego gościa się bałem. Szkoda, że ktoś go nie pogonił, bo on mi tutaj sporo przeszkadzał. To Marietę chciałem sobie tutaj dalej męczyć. A już jest za późno na męczenie, chociaż nie, jeszcze dostał. Jak widzicie, teraz idzie konkretne natarcie, od razu ta arietka będzie otoczona, zniszczona. To jest to, tak powinno wyglądać dobre natarcie, żeby tutaj jak najszybciej kogoś otoczyć, zniszczyć. Dziwię się, że jeszcze z tym Abrasem dopiero teraz sobie poradzili, tak długo się męczyli. No jak widzicie, na początku chciałem strzelić właśnie znowu w miejsce kierowcy, ale jak ktoś sobie manewruje, tak jak tutaj ten pan, no to jest to mała szansa jest na to, że uda nam się taki strzał. Teraz też tutaj, no cały czas myślałem, że będę tutaj miał kogoś, kto troszkę pomoże w tym natarciu. No zobaczcie, chciałem go objechać. To oczywiście to jest Leopard, on jest również bardzo zwrotnym czołgiem. Teraz pechowo odbiło, zresztą u niego to samo. Po prostu nie było pełnego skupienia. Szkoda, że nikt mi tutaj nie pojechał razem ze mną. To bardzo prosto można było go wtedy poranić. No właśnie tak jak teraz. Już jest pozamiatane. Teraz dostaje w bok czy w tył i go nie ma. Więc naprawdę... No tutaj mogłem zmienić sobie na haeka. To jest moment, w którym haek był jak najbardziej przydatny. Teraz niestety zostałem tutaj z dwóch stron oklepany. Tego Leoparda to wystarczy nawet stuknąć. Ale jak już widzicie, zmieniam sobie na haeka, to żeby go tylko dobić. No tutaj niepotrzebne było te całe zamieszanie, ale tak jak mówię, myślałem, że pojedzie razem ze mną koleś i szybko tego Leoparda załatwimy. Niestety tak się nie stało, spóźnił się trochę i cóż, zostałem oklepany, jeszcze tam ktoś mu pomagał. No ale efekt i tak dosyć fajny. No i tyle. Tak wygląda gra T90 MS-em. Bardzo przyjemny czołg, sporo zalet, mało wad, więc można nim się nieźle bawić. No i sporo obrażenia robić. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i udanych bitew. Cześć!